Cześć kochane, zapraszam Was dzisiaj na przegląd do OCCC pięknych kozaczków, piękne botki, no musicie je po prostu zobaczyć. Zaczniemy od tych czarnych, bardzo ładnie się ta komponuje, jak ma te złote dodatki, złota podeszwa, złota klamerka, 160 zł. Słuchajcie, jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Te mają na przykład takie złote ćwieki, są na zameczek, bardzo delikatnie w środku ocieplane. 170 zł. Tutaj też takie niby klasyczne, bardzo długie mają przody teraz te botki. Z tyłu zobaczcie tutaj ćwieki, złota jakaś tam, złoty dodatek. Na tych nie ma ceny i powiem Wam, że ostatnio jest to w CCC jakoś popularna praktyka, że tej ceny nie ma, więc ja już tutaj się doszukuję. To 60 zł. Kolejne są takie w brązie, one mają też, zobaczcie, takie długie te przody, ale to jeszcze nie jest tak źle, bo są, potem Wam pokażę później dłuższe. Tutaj też tradycyjnie nie ma ceny. Tu mi się udało znaleźć i kosztują 280 zł. Czarne, klasyczne, z zameczkami po dwóch stronach. A zobaczcie, jakie tutaj Lasocki ma piękne botki, takie delikatnie marszczone. Powiem Wam, że naprawdę Lasocki no jest chyba jedną z lepszych firm, przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj słupeczek, bardzo ładnie wyglądają. Oczywiście ceny nie ma, więc jak tylko uda mi się zaraz gdzieś na kartonach znaleźć, to Wam oczywiście pokażę. I udało się, 280. Botki zamszowe, aczkolwiek mają taki dość dziwny ten obcas. Ja nie lubię, kiedy to jest wszystko takie niekształtne. Natomiast te już bardzo są kształtne, są takie urocze, są dość wysokie, mają taki idealny, uważam, obcas, idealnej wielkości. Sznurowane, powiem, że też mają jakiś tam efekt, powiem Wam szczerze. Te mają fajny taki migdałkowy, zobaczcie, bardziej ten przód. Kosztuje 290 zł, choć bardziej kwadratowy może. Znowu boteczki, znowu czarne, znowu z delikatnym dodatkiem złotego. $280. Jeżeli będziecie dużo zjeżdżać z dziećmi na sankach, to z pewnością Wam się przydadzą takie śniegowce. Może one nie są zbyt efektowne do chodzenia na co dzień, 190 zł, chociaż to zależy też wszystko od stylówki, ale takie na śnieg wydają się całkiem spoko. W końcu coś w brązie, bo dużo czerni było. No i cena też się udała znaleźć, 250 zł. Tutaj mamy, zobaczcie, taki, pokazuję Wam troszkę środek, staram Wam się przybliżyć. Te są brązowe i czarne, też właśnie na zamek. Ja sobie bardzo cenię, kiedy buty są na zamek i fajnie, że są sznurowane, bo jest je wtedy łatwo dopasować do swojej nogi. 160 zł. Tutaj też takie z delikatną brązową obszewką,
Takie niby klasyczne, ale całkiem spoko. I one kosztują 160 zł. Takie glany, nie? Mi się to zawsze tak się kiedyś mówiło właśnie takie buty, że to są glany. 280. Tutaj zobaczcie, te mają fajne takie grube sznurówki i ten błyszczący taki delikatnie z takimi kamyczkami jezor. $280. Oczywiście Lasockiego, bo chyba najwięcej butów, szczerze mówiąc, chce ma Lasocki. Lakierki. Strasznie długie mają te sznurówki. $250. Lecimy dalej. Znowu błoteczki. Piękne. Te mają turbo długi przód, nie wydaje Wam się? Dajcie znać w komentarzach, bo niektóre te buty wydaje mi się, że naprawdę są bardzo długie. Te na przykład kosztują 280 zł. Te mi się bardzo spodobały i powiem Wam szczerze, no gdyby nie to, że są, no właśnie przez to są piękne, że są białe i mają czarną podeszwę, ale nie ma do nich ceny, to już pomijam, że tam zaraz gdzieś, jak będziemy szły, to znajdziemy. Tylko, że się obawiam, jak one by wyglądały przy moim użytkowaniu. Kolejne są botki, tutaj macie musztardowe, czarne, wszystkie w tym samym wzorze, tylko różnią się kolorami, naprawdę te są śliczne, ale będę szukała dalej ceny do tych białych, bo najbardziej mi się spodobały, te natomiast kosztowały 150 zł. Tutaj z takimi delikatnymi ćwiekami, też brązowe i czarne. $160. No i dobra, udało mi się znaleźć. Jest, słuchajcie, petarda 150 zł, więc uważam, że cena też jest spoko. One super wyglądają, naprawdę. Jak je na żywo zobaczycie, to się w nich zakochacie. Tutaj są natomiast takie z Nubuku, ale mają dość dużo tego futerka w środku. $180. Zamszowe z takim, zobaczcie, barankiem tutaj. $180. Co tutaj jeszcze? Te, zobaczcie, jakie są ładne, brokatowe, błyszczące, pięknie wyglądają na żywo. Totalnie by mi do niczego nie pasowały, ale są ładne, to jest najważniejsze. $180. Te, zobaczcie, botki, tym razem te są w takim brudnym brązie, jakoś to, nie wiem jak to nazwać, taki dziwny ten kolor, nie? Tutaj jest jaśniejszy, te są takie, zobaczcie, ten materiał taki, wiecie, że jak przesuniecie, to on troszkę zmienia odcień i te kosztują 140 zł. Te szare też całkiem ładne, takie jasne, nie wszystko musi być w ciemnych kolorach. 170. Zobaczcie, z Beverly Hills i dobrze wykonane są, naprawdę są ładne, z takiej ekoskórki, brązowe, białe, bardziej mi się podobają zdecydowanie te białe.
No też są ciut droższe, bo 380 zł. Kozaczki bardzo wysokie, 180. Tutaj zobaczcie, jakie ładne, na takim raczej bym powiedziała płaskim obcasie, 180. Zobaczcie tutaj, jakie piękne fioletowe torebeczki, 200 zł i ten plecaczek, ale bardzo ładne, musiałam Wam pokazać z Mexa. Ile ten plecaczek? 180, no śliczny jest, naprawdę. Jak mówiłam, nie wszystko musi być czarne, więc i tutaj jest takie imitacje skóry ze 160 zł, są też bordowe. Słuchajcie, ja już pomału będę zbliżać się do końca, żeby Was nie zanudzić tymi butami. Mam nadzieję, że przegląd Wam się przydał, że coś sobie upatrzycie przynajmniej dzięki temu. Oczywiście życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam, hej!